Hej, dzisiaj kontynuacja mojej opowieści o ciąży. I dzisiaj opowiem o moim drugim trymestrze, w który to wkroczyłam o 2 kg cięższa. Ja jeszcze przypomnę, że mieszkam w Niemczech i to jest dość ważna informacja, dlatego że podejrzewam, że wiele rzeczy tutaj odbywa się inaczej niż w Polsce. I te osoby, które mnie oglądają, żeby nie były zaskoczone, że po prostu jest coś inaczej niż było to w Polsce. Ja sama też byłam zaskoczona, kiedy to poszłam pierwszy raz do lekarza po zwolnienie lekarskie, ponieważ nie chciałam iść do pracy jeszcze na początku i chciałam sobie wykonać badanie krwi, żeby potwierdzić, że rzeczywiście jestem w ciąży, na co lekarz spojrzał na mnie i powiedział, że takie badanie nie jest wymagane. Więc podejrzewam, że wiele informacji, które tutaj podam, będą po prostu różniły się od procedur, które są w Polsce. Jeszcze chciałam dodać, że zanim zaszłam w ciążę, przez kilka miesięcy brałam kwas foliowy i to był Folio Forte. Natomiast od 8 tygodnia ciąży zaczęłam brać Femibion 1, a od 13 tygodnia ciąży Femibion 2. Te dwa Femibiony czymś się różnią, ja nie pamiętam dokładnie czym, ale właśnie od 13 tygodnia czegoś już jest mniej, a czegoś więcej. Chciałam brać inny preparat, inne witaminy, dlatego że Folio Forte zawiera bodajże tylko jod i kwas foliowy i coś jeszcze, jakiś jeden składnik, a Femibion ma więcej witamin. I ja już od 8 tygodnia ciąży nie miałam zbytniej ochoty na jedzenie, dlatego zależało mi, żeby dzidziusiowi dostarczyć witamin i poprosiłam moją lekarkę o polecenie mi innego preparatu i właśnie ona mi poleciła ten Femibion. Na początku, kiedy to udałam się do lekarza, żeby potwierdzić ciążę, zostałam przebadana pod kierunkiem, czy nie mam HIV. Tam były jeszcze jakieś inne badania, ja dokładnie nie pamiętam już, co to było, ale na pewno to było wyznaczenie grupy krwi. HIV i toksoplazmoza, z tym, że toksoplazmoza nie była obowiązkowym badaniem. Ja sobie chciałam zrobić to badanie, dlatego że nigdy nie robiłam. No i wyszło, że niestety nie jestem odporna na. Nie mam odporności na toksoplazmozę, tak? To nie miało dla mnie dużego znaczenia też, bo też nie mamy żadnych zwierząt w domu, tak? Ja nie mam styczności z surowym. Nie jem surowego mięsa, a tym bardziej jak wiedziałam, że jestem w ciąży. Żadnego surowego mięsa, żadnego sushi, ani surowych jajek, wiadomo. No ale właśnie wyszło, że nie jestem odporna i pani doktor zaleciła, żebym przez całą ciążę raczej unikała na przykład jajek gotowanych na miękko albo jajek sadzonych. No wiadomo, surowe warzywa, surowe jajka, surowe mięso, surowe ryby zabronione w ciąży. I ja za takie badanie w Niemczech płaciłam 13 euro. Tak jak mówię, to nie było badanie obowiązkowe. Jeszcze wspomnę, że w Niemczech ja tutaj chodzę do lekarza, nie chodzę prywatnie, chodzę normalnie na fundusz. I będąc w ciąży, właśnie należą mi się trzy badania USG. Za to pierwsze badanie nie płaciłam, to pierwsze badanie USG, które odbyło się w 8 tygodniu ciąży, nie płaciłam za nie. To było takie badanie właśnie potwierdzające ciążę. Następnie było drugie badanie USG. Ja miałam w 11 tygodniu, ale normalnie się wykonuje chyba w 12 tygodniu ciąży, czy od 12 tygodnia ciąży. Potem są jeszcze dwa, potem jest połówkowe badanie i USG i trzecie chyba jakoś pod koniec ciąży. I za te trzy badania w Niemczech się nie płaci. Za każde kolejne badanie USG, które chciałam sobie wykonać na własne życzenie, musiałam zapłacić 35 albo 30 euro, już nie pamiętam dokładnie, ale coś w okolicach właśnie 30 euro kosztuje takie dodatkowe badanie USG tutaj u mojej pani doktor w Niemczech. Okej. Więc zaczynamy. W tygodniu 14 po pracy wyszłam z koleżankami na jedzenie i nie wiem w sumie, czy to był dobry pomysł, ponieważ po 8 godzinach pracy, siedzenia za biurkiem w restauracji dalej siedziałam i ja pamiętam już, jak skończyłam jeść, jak miałyśmy się zbierać do domu, to wtedy mi się bardzo zrobiło słabo i to był pierwszy raz, kiedy zrobiło mi się słabo. Ja poczułam, że ja nagle muszę zaczerpnąć świeżego powietrza i po prostu wstałam i wyszłam na zewnątrz. I zrobiło mi się wtedy tak bardzo słabo, że naprawdę przestraszyłam się, że mogę upaść. No ale na szczęście to były tylko tak zwane zimne poty i jak wyszłam już na to świeże powietrze, to już był wieczór, było dość zimno, to już mi się zrobiło lepiej. No ale tak jak mówię, od 14 tygodnia ciąży miałam bóle pleców. Dalej niestety męczyły mnie mdłości i w 14 tygodniu zauważyłam, że po spożyciu mleka szczególnie źle się czuję zaraz na drugi dzień.
Ja byłam przyzwyczajona zawsze jeść musli na śniadanie z mlekiem. No i niestety dopiero w 14 tygodniu dotarło do mnie, że ja chyba źle się czuję jedząc mleko. I no niestety musiałam odstawić moje ulubione musli, ale muszę powiedzieć, że zrobiło mi się troszeczkę lepiej już. Te mdłości nie były takie bardzo intensywne, kiedy przestałam jeść mleko. Dobra, mam moją ściągę z 15 tygodnia. 15 tydzień był dla nas szczególnie ważny, dlatego że poznaliśmy płeć Dzidziusia. Ja zawsze byłam przekonana, że jako pierwsze dziecko będziemy mieć dziewczynkę. Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Może dlatego, że ja sama jestem najstarsza z rodzeństwa i jestem dziewczynką. I tak samo mój mąż ma siostrę starszą, która też była pierwszym dzieckiem. I tak jakoś sobie ubzdurałam w głowie, że my też będziemy mieli dziewczynkę. Oczywiście dla mnie to było wszystko jedno, czy będziemy mieli dziewczynkę, czy chłopca. Najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe. I tutaj właśnie sobie przeczytałam, że w 15 tygodniu pierwszy raz miałam ochotę na lody czekoladowe. Ja nie znoszę czekoladowych lodów, a wtedy bardzo miałam ochotę na lody czekoladowe i zjadłam aż dwa. Tak mi się bardzo chciało. W 15 tygodniu ciąży też strasznie męczyły mnie bóle głowy. Ja w życiu nie miałam migreny. Nie wiem, co to znaczy, jeżeli ktoś ma migrenę, ale to, co miałam od 15 tygodnia, to się ciągnęło jeszcze przez jakieś kilka tygodni co najmniej. Miałam takie bardzo silne bóle głowy, że nie byłam w stanie się ruszyć. Każde wyjście do toalety, czy do kuchni, czy gdziekolwiek, to było dla mnie, to była katorga dla mnie. Ja leżałam cały dzień w łóżku. Ja nie wstawałam praktycznie w ogóle. Jeżeli nie musiałam, ja w ogóle nie wstawałam, bo tak bardzo mnie bolała głowa. Każdy ruch, nawet nie mogłam patrzeć w telefon. Myślałam też, będę w ciąży, przeczytam tyle książek, tyle rzeczy zrobię. No nie, no nie dało się. Po prostu ten ból głowy był tak uciążliwy dla mnie, że nie byłam w stanie ruszyć tą głową. No tak, tak jak wspomniałam, już w 15 tygodniu ciąży poznaliśmy płeć dziecka. Zrobiliśmy to dodatkowe badanie USG, za które zapłaciliśmy. No bo nie mogliśmy się doczekać, a też myśleliśmy troszeczkę o imionach, jak damy na imię dziecku. I dla dziewczynki właśnie mieliśmy trzy opcje, a dla chłopca jedną opcję. W dalszych filmikach może powiem, dlaczego Aleksander nazywa się Aleksander, ale to może już właśnie zostawię na jakiś inny dzień. Tak, w 15 tygodniu ciąży to był dokładnie dzień 14 plus 3. Okazało się, że nasze dziecko jest synkiem, bardzo się cieszyliśmy i to było dość widoczne na monitorze USG. I tak samo dostaliśmy zdjęcie potem z tego USG i naprawdę bardzo, bardzo widoczne to było, że to będzie chłopiec. Bardzo się cieszyliśmy. No, nie jestem w stanie po prostu teraz powiedzieć, jaka to była radość, tak? I wtedy Dzidziuś miał około 17-18 cm długości. Ja wiem, że od któregoś tygodnia jakoś inaczej się te dzieci mierzy, bo normalnie mierzy się chyba od czubka głowy, tak jakby do pupy, a od któregoś tygodnia już mierzy się całą długość dziecka. Nie wiem dokładnie, podejrzewam, że to była podana cała długość dziecka, bo wątpię, żeby w 15 tygodniu ciąży dziecko miało długość około 17 cm. No ale mówię, nie wiem jak to jest. I wtedy nasz synek ważył 100 gram. I ja się śmiałam, bo za każdym razem, kiedy byliśmy w sklepie z mężem, to brałam jakąś czekoladę czy coś innego, co ważyło 100 gram, i mówię: Zobacz, tyle waży nasze dziecko, wyobrażasz to sobie? Ono jest takie malutkie i tylko tyle waży, a już się tam rusza i żyje, i ma głowę, i ręce, i w ogóle wszystko. I to było takie mega niesamowite, takie porównanie do czekolady, właśnie. W 16 tygodniu przestałam mieścić się w moje ubrania i zaczęłam zamawiać ubrania ciążowe. Mój brzuch nie był jeszcze jakiś mega duży w 16 tygodniu, ale no już mi było ciasno i nie chciałam też ściskać tego brzucha. Odpinałam też dżinsy, jak miałam jakiś dłuższy sweter czy bluzkę. Na początku po prostu troszeczkę odpinałam dżinsy, żeby było mi luźniej. No a właśnie od 16 tygodnia już zaczęłam nosić ciążowe ubrania. To była jesień, to była końcówka października, więc już jakieś grubsze rajstopy zakładałam do spódnicy czy nosiłam jakieś tuniki. No tak, żeby po prostu to było mi wygodnie, żeby nie ściskać tego brzuszka. I tak samo jak siedziałam w pracy przy biurku, no to już czułam, że ten brzuch mi tak uciska. No okej, no to nie było jeszcze tak, że ja miałam mega wielki brzuch, bo wiadomo, na tym etapie ten brzuch nie mógł być duży, ale mimo wszystko już taki dyskomfort czułam i bardzo źle siedziało mi się w pracy. Ja też bardzo często chodziłam na zwolnienie lekarskie. No jak czułam, że jest mi niedobrze, że nie wysiedzę całego dnia w pracy, no to po prostu szłam do lekarza po zwolnienie. Też często było tak, że pracowałam tylko kilka godzin i zwalniałam się,
No bo już nie mogłam wysiedzieć i to już nie z tego względu, że byłam zmęczona, tylko po prostu czułam taki ucisk na brzuch i taki dyskomfort. I tak samo ból pleców mi też często doskwierał i no przychodziłam wcześniej trochę do domu. W 17 tygodniu dopadła mnie zgaga. Niestety wieczorami miałam bardzo dużą zgagę, ale też nie brałam żadnych leków. Ja ogólnie wyszłam z założenia, że skoro jestem w ciąży, niepotrzebne mi są żadne leki. Nawet jak miałam bardzo silne bóle głowy, właśnie w 14-15 tygodniu, lekarz powiedział, że mogę brać paracetamol, że paracetamol jest zupełnie nieszkodliwy dla dziecka. Ja jednak wolałam poleżeć w tym łóżku i nie brać żadnych leków przeciwbólowych. Jakoś tak wyszłam z założenia, że skoro jeszcze daję radę, no to nie muszę brać tych leków. I tak samo na skakę też nic nie brałam, mimo że no, uczucie nie było zbyt przyjemne. W pracy było mi coraz ciężej siedzieć. Ja wykorzystywałam każdą okazję, żeby od tego biurka wstać i przejść parę kroków. Robiłam sobie często przerwy. Często też jadłam podczas pracy, mimo że nie powinnam, no ale miałam szczególny status, że tak powiem, i po prostu nikt na mnie krzywo nie patrzył, jak sobie wyjęłam kanapkę czy jakieś jabłko i w trakcie pracy zjadłam. W 18 tygodniu w zasadzie nic się nie działo, ponieważ nadal czułam się w miarę dobrze. Nie ćwiczyłam też. Ja miałam takie założenie kiedyś, że jak będę w ciąży, to będę ćwiczyć, będę wykonywać jakieś ćwiczenia dla kobiet w ciąży, ale niestety lenistwo lenistwem, ale no nie ogarnęłam tematu, szczerze mówiąc. A po całym dniu siedzenia w pracy przy biurku nie miałam siły już, nie chciało mi się. Ja marzyłam tylko o tym, żeby wrócić do domu i rozłożyć się na płasko na kanapie, żeby rozprostować plecy, żeby rozprostować nogi, żeby już nie ściskać tego brzuszka. Raz zrobiło mi się troszeczkę słabo. Słabo się czułam, bolała mnie głowa. Zmierzyłam sobie ciśnienie, okazało się, że jest dość niskie. I po paru godzinach dostałam krwotoku z nosa. To był chyba jeden incydent w trakcie całej ciąży, kiedy to leciała mi krew z nosa. Ja wiem, że niektóre kobiety mają często ten problem. No u mnie, no na szczęście było to chyba jeden raz z tego, co pamiętam, no ale dość intensywnie. Jednego dnia obudziłam się z lekkim bólem gardła. Myślałam, że to jakiś krótki incydent, że zaraz mi przejdzie, no ale niestety wieczorem pojawił się lejący katar i no i niestety rozłożyło mnie, tak? Poszłam do lekarza po zwolnienie. Dostałam zwolnienie na tydzień czasu. Miałam się wyleżeć w domu, oczywiście nie chciałam brać żadnych leków. Lekarz też był troszeczkę przeciwny temu, żebym brała jakieś leki, no bo to zwykłe przeziębienie, nie miałam gorączki, więc tak naprawdę nic złego się nie działo oprócz bólu gardła i kataru, tak? W tygodniu 19 nadal byłam chora, byłam w domu na zwolnieniu. Czasami wydawało mi się, że czuję ruchy dziecka. Nie byłam w stanie określić, czy to są ruchy dziecka, czy to są ruchy jelit, czy po prostu, nie wiem, jedzenie tam czuję. Ale pod koniec 19 tygodnia bardzo, bardzo dokładnie poczułam ruchy dziecka, nawet zawołałam męża, no ale on niestety wtedy jeszcze nic nie czuł, bo te ruchy były naprawdę takie bardzo delikatne i to były raczej takie puknięcia. Bardzo miłe uczucie. Ja wtedy byłam szczęśliwa, że jestem w domu, że leżę w łóżku i cały czas miałam po prostu ręce na brzuchu i tylko czekałam, kiedy gdzieś się ruszy, bo to było takie niesamowite i po prostu wyczekiwałam tego momentu, kiedy poczuję to dziecko. W 19 tygodniu zrobiło mi się też bardzo słabo. Bardzo mi się zakręciło w głowie, ale to był też bardzo krótki incydent i no i w sumie chyba tylko raz czy dwa razy przez całą ciążę tak mi się zrobiło. W 20 tygodniu zaczęliśmy robić wyprawkę. Zamówiliśmy bardzo dużo ubranek, rozglądaliśmy się też za meblami dla dziecka do pokoju dziecięcego. I też ruchy dziecka w zasadzie, jeżeli jak poczułam je w 19 tygodniu ciąży, tak potem codziennie czułam te ruchy i bardzo się cieszyłam. No, uczucie jest nie do opisania. To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć, co to znaczy. I wróciłam też do pracy. Po 2 tygodniach nieobecności, po 2 tygodniach przeziębienia, wróciłam do pracy. W 21 tygodniu ciąży postanowiłam, że będę chodzić do pracy na pieszo. Ja nie mam daleko do pracy, ponieważ moja praca jest oddalona o 1 km od domu, więc tragedii nie ma.
Ale postanowiłam się dotlenić, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, po pracy ja tylko leżałam i nic innego nie robiłam, ale potrzebowałam tego, żeby wyprostować nogi, wyprostować plecy i tak mi było po prostu lepiej na kręgosłup. Dlatego w 21 tygodniu ciąży ja już się czułam dość dobrze i chodziłam na pieszo. Pod koniec 21 tygodnia znowu poczułam ból gardła. I nie myśląc długo, udałam się znowu do lekarza. Co się okazało, gardło jest zdrowe, natomiast lekarz stwierdził, że moje mięśnie szczęki są bardzo zaciśnięte i jest to spowodowane prawdopodobnie stresem. No okej, ja żadnego stresu tak jakby nie odczuwałam. Z dzieckiem było wszystko okej, regularnie chodziłam do lekarza, czułam jego ruchy, więc naprawdę jakoś ja tego stresu nie czułam i też tak powiedziałam lekarzowi, że przecież ja nie mam żadnego stresu. To na pewno nie jest efekt stresu, tak? No bo jakiego? Ale lekarz powiedział, że nawet, że nieświadomie kobiety w ciąży czasami zaciskają tak mocno szczęki swoje, że potem czuć ból mięśni, czuć ból, nie wiem, tam tych chrząstek i to nie był ból gardła, a tak był przeze mnie odczuwany, tylko to był właśnie ból tutaj szczęki. W 22 tygodniu ciąży już bardzo ciężko było mi wysiedzieć w biurze, już nie miałam siły, już też niezbyt chętnie chodziłam do tej pracy, bo te pierwsze 3-4 godziny były ok, ale potem już popołudniami czas bardzo mi się dłużył, ten brzuch mnie ciągnął już i bolały mnie plecy i naprawdę nie miałam ochoty już chodzić do pracy. To była połówka grudnia. Też bardzo czekałam już na urlop świąteczny. No, już strasznie mi się nie chciało pracować już. Już szukałam po prostu wymówek, żeby iść do lekarza po kolejne zwolnienie. No, ale moje założenie było takie, żeby bez zwolnienia wytrzymać do tego urlopu świątecznego. 23 tydzień ciąży. To był dokładnie tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Ja już bardzo czekałam na ten urlop, nie mogłam się doczekać, kiedy wreszcie będę miała wolne, bo naprawdę już byłam zmęczona, nie chciało mi się siedzieć. I praktycznie przez ten tydzień też nic się konkretnego nie działo. Czułam się w miarę dobrze. Oprócz tego, że po pracy byłam zmęczona, że musiałam się rozłożyć na kanapie. I to był też czas, kiedy to już przygotowywałam rzeczy na święta. Robiłam jakieś sałatki, jakieś ciasto i bardzo mnie to męczyło, naprawdę. Jak robiłam sałatkę jarzynową i no wiecie, jak wygląda sałatka jarzynowa, ile jest produktów i jak je trzeba pokroić. Ja po każdym, nie wiem, po 5 minutach krojenia szłam, kładłam się, poleżałam trochę, wracałam znowu do kuchni, znowu coś zrobiłam. Po paru minutach znowu poszłam się położyć. Nie wiem, ciągnął mnie brzuch i bolały mnie plecy. I ja co chwilę musiałam robić przerwę, żeby odpocząć i żeby się rozciągnąć. W 24 tygodniu ciąży było ok, czułam się dobrze, natomiast zaczęły się problemy z jazdą autem. Jechaliśmy na święta do siostry mojego męża, do miejscowości oddalonej o jakieś 60 km od nas. I przez tą trasę zrobiliśmy może 4, może 5 przystanków, kiedy to musiałam wyjść z auta, zwymiotować, wsiąść i jechać dalej. Ja przez całą ciążę wymiotowałam tylko raz, jedyny w 13 tygodniu, a potem dopiero właśnie w 24 tygodniu jadąc autem. W 25 tygodniu ciąży w zasadzie nic szczególnego się nie działo, czułam się w miarę dobrze. Okej, czasami byłam zmęczona, ale było w miarę okej. Byłam zadowolona z tego, jak jest. Dziecko często się ruszało, też można było poczuć z zewnątrz, że tak powiem, przez osobę drugą. Tata dziecka już mógł poczuć, jak się synuś rusza. Także bardzo fajne przeżycie też. I w zasadzie było wszystko ok. Ktoś tutaj bardzo chciał się z Wami przywitać. Aleks. W tygodniu 26 zapadła decyzja, że już nie wrócę do pracy. Już chciałam do końca zostać w domu. Ponieważ było mi ciężko, też uznałam, że bez sensu jest, żeby chodzić tylko na kilka godzin do pracy i po prostu zwalniać się w ciągu dnia. I to było bez sensu. Ja się źle czułam, praca już nie sprawiała mi takiej przyjemności, bo bolały mnie plecy, ciągnął mnie brzuch, byłam zmęczona. Często też byłam blada, tak jak mi niektórzy mówili. No i nie miałam w sobie po prostu mocy. I chciałam zostać już w domu do końca ciąży, aż do
aż do urlopu macierzyńskiego. W 26 tygodniu byliśmy też u lekarza. To był koniec, to była końcówka 26 tygodnia. Wtedy dzidziuś miał już 30 cm długości i ważył około 800-900 gram. No i oczywiście bardzo się cieszyliśmy, i że wszystko jest w porządku. I bardzo się już nie mogliśmy doczekać, bo no wiadomo, już czuć te ruchy dziecka, brzuch jest widoczny. I to było tylko odliczanie, kiedy koniec, a to był dopiero styczeń. Termin miałam wyznaczony na 21 kwietnia. W tygodniu 27 pierwszy raz poszłam do szkoły rodzenia, tutaj w Niemczech. Były takie ćwiczenia relaksacyjne na początek i parę słów właśnie o ciąży. I w 27 tygodniu miałam straszną ochotę na słodycze, po prostu nie mogłam się opanować. Ja ogólnie lubię słodycze, ale przez ciążę starałam się ich nie jeść. A właśnie w 27 tygodniu bardzo, bardzo, bardzo miałam ochotę na słodycze. W sumie nic ciekawego się nie działo, czułam się w miarę dobrze. Starałam się chodzić na spacery. Już w 27 tygodniu byłam w domu, więc miałam energię, żeby wyjść na spacer, bo tak jak mówię, po całym dniu pracy nie myślałam o niczym innym niż tylko o tym, żeby się położyć i wyprostować, a już nigdzie nie chodzić. Też zaczęły się problemy ze spaniem. Ja potrafiłam obudzić się w nocy i nie spać 3-4 godziny. No niestety, nie mogłam spać, nie chciało mi się spać, natomiast w dzień mogłam to odespać. Okej, okay, podsumowując, trymestr drugi, było mi już ciężko, chodziłam do pracy z przerwami na jakieś krótkie zwolnienia lekarskie, na krótkie pobyty w domu, byłam też przeziębiona, poczułam ruchy dziecka, do końca 24 tygodnia ciąży przytyłam 8 kilo od początku ciąży i miałam bardzo dużą ochotę na pomarańcze w drugim trymestrze, na jabłka i niestety na słodycze. Bardzo często jadłam też pączki i pączki mogłam jeść na śniadanie, na kolację, na obiad i tak na zmianę z pomarańczami i z jabłkami. Jeszcze powiem, że ja bardzo uwielbiam kawę, ale jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to postanowiłam sobie, że przez ciążę nie tknę kawy. Czasami zdarzyło mi się wypić kawę bezkofeinową, ale to już tak naprawdę jak mi się bardzo tej kawy chciało. Dlatego też podejrzewam, że te bóle głowy, które dopadły mnie w okolicach 14-15 tygodnia ciąży, mogły być spowodowane właśnie tym, że już nie piłam kawy. Chociaż też nie wiem, czy to był powód, no bo w sumie od 5 tygodnia nie spożywałam więcej kawy. Dzięki za uwagę i niedługo wrzucę informacje o moim trzecim trymestrze. Także zapraszam.